Już widzę, że to będzie ciężki dzień. Okna w sali od niemieckiego trzeba będzie umyć. Wszędzie ślady palców i dłoni, jakby normalnie cała klasa chciała uciekać z lekcji. A kogo ja tu widzę? Zakurzyć tą bandziory cholerne, narkomany jedne. Nie na mojej warcie. A wy? Co tutaj? Nie powinniście na lekcji być? Pierwsze mamy religię. My nie chodzimy. Tak? A która klasa? Trzecia B. Tak? No to się śmiesznie składa. Bo teraz powinniście mieć angielski z Balcerowiczem, a później fizykę z Kukułowicz. Ale skąd pani wie? Bo ja jestem oczami i uszami tej szkoły, dziecko. Ja wiem wszystko. Kapisz? Kapisz. Kolejny dzień z czystymi płucami uratowany. Rodzice tych dzieciaków nawet nie wiedzą, jakimi aniołami stróżami jesteśmy dla nich. Tyle używek nieprzyjętych dzięki naszej pracy. Ech, dobra, trzeba ubrać tapicerkę i brać się do roboty. Nikt, nawet my woźne, nie zrozumiemy, dlaczego te fartuchy wyglądają tak, jak wyglądają. Przecież to już krzesła w autobusach mają ładniejszy wzorek. No, ale chociaż każdy z daleka wie, jak widzi fartuch, że ma do czynienia z woźną. Dobrze w ręku leży. Można fajnie podcinać biegających. Co oni wszyscy tacy smutni wiecznie? Potem będą tęsknić za tymi latami. Oho, niezmienione buty. No oczywiście. A co to na nogach kolega ma? I buty. A jakie buty? Z pazaru. O podeszwę pytam. To jest to, guma polska. Oj, dzieciaku, to nie jest mój pierwszy dzień w tej pracy. Ja za stara już jestem na takie numery. O kolor pytam. To będzie ten, czarny. Ale nie zostawiam śladów, absolutnie. Tak? Pokaż. No, nie zostawiają. Nigdy mnie nie złapiecie! Nie żyje czarno ogólnie! Mamy uciekiniera Bambo. Drugie piętro, lewe skrzydło, biegnie w kierunku męskiej ubikacji. Grażynka, jest cały twój. Przyjęłam. Przyjmuję cwaniaczka. Bez odbioru. I tak to się robi na dzikim szkolnym zachodzie. Dobra pora na obchód. Zacznijmy od łazienek. A wy co tu jeszcze robicie? Na lekcję zmykajcie, szybko! Jest ta władza jednak na wejściu. Jak karaluchy od światła uciekają. A co to za plecak? Kabina numer 2. Największa pułapka dla niewtajemniczonych. Nie wiedzą, że klamkę trzeba podnieść do góry, żeby otworzyć, bo ciociu Grzegorz źle założył zamek. Mogłabym jej pomóc, ale może najpierw jakiś TikTok? Halo? Halo? Jest tam kto? Halo? Damska kabina czysta, wszyscy ewakuowani. Pożar się rozprzestrzenia na całym piętrze. To powinno zadziałać. Pomocy! Umknęłam! Ale żart! Pani jest jakaś nienormalna! Co? Chcesz nalganę? Za znieważanie pracownika szkoły? Nie, przepraszam. Tak? No to szybciutko na lekcję. Raz, dwa. Nie powinnam, wiem. Ale kurde, takie to zasięgi robi, że szok. Nawet wnuczka przegoniłam już w ilości obserwujących. Śmiesznie się popłakał, jak to zobaczył. Mogłam dodać więcej glukozydu decylu i trochę wodorowęglanu sodu. No nic, w domu opracuję nową mieszankę. Jak tylko skończę badania nad nanowęglowymi włóknami do mopa. Serio? Trzecia lekcja, ten już na waksy ucieka? I to z drugiego piętra, co za nieogar. Ty, prison break. O Jezu. Nie no, ja mam słabe serce po treningu. Suple biorę, no nie może mnie pani tak zachodzić od tyłu i straszyć, no. Dobra, co ty tam robisz przy tym oknie? No, pani Kalinko, no nic takiego, no już pani naprawdę przymknie oko, no. Pamiętam moje imię. To już dużo. Widać, że się chce podlizać. Znowu na waksy? To nie pierwszy raz się tu widzę, jak się urywasz. No tak, no wie pani, no
przede mną dwa wosy, potem godzina wychowawcza. Przecież to jest godzina wyjęta z życia. No, co ja się będę o rodzinie uczył czegoś, a potem będę wybierać skarbnika i gościa, który chodzi z kredą. No, przecież to po co? No, w tym czasie mogę iść do domu, zrobić krening, mogę pobiegać, kardio zrobić. To wie pani, no. To błagam, błagam, no. Jak ja go rozumiem, na wszystkie mopy świata. Niech mu będzie ten jeden raz. No, chodź ze mną. Biegnij w prawo, potem na parking, tylko głowa nisko, bo może cię być widać z pokoju nauczycielskiego. A teraz wszyscy mogą być na kawce. Pani Kalinko, bardzo dziękuję. Ja nie wiem, jak się odpłacę, ale się odpłacę. Bardzo pani dziękuję. Nie ma sprawy. Zrób dla mnie tylko jedno. Niech ten twój kolega z klasy, co ma taką dziwną twarz, nie przychodzi więcej w butach z czarną podeszwą. Przemek, ten gamoń. No, nie ma sprawy, pani Kalinko. Dla pani wszystko. Ma to pani jak w banku. Leć, byku, z fartem. Z fartem, pani Kalinko, z fartem. Niech ma, pogoda ładna, niech korzysta z wolności. Dobra, Kalinka, czas na twoje 5 minut. 3, 2, 1, teraz. Przemek, żadnego biegania, zwolnij. Aria, słuchawki z uszu, żadnej muzyki, bo wpadniesz na kogoś. Piotr, kreda nieodniesiona. Wracasz do sali, zasuwasz z kredą. Paulina, spódnica za krótka, pupę ci widać. Julia, żebym cię znowu nie widziała śpiącej w szatni. Kawy się napij, dziewczyno. O, pani Grażynka. Kalinka. No właśnie, mam taki mały problemik. Brakuje mi jednego ucznia. Taki duży, zwalisty, nawet większy ode mnie. Waligura się nazywa. Nie widziałaby go pani może przez przypadek? Hmm? Od ciebie to każdy jest większy, pajacu. I jeszcze mnie z siostrą myli. U mnie szpicla nie znajdziesz. Oczy widzą, uszy słyszą, ale usta milczą. Nikogo nie widziałam. A jestem tu cały czas. Może zwolnienie dostał? No może, może. Ale w razie czego, jakby go pani zobaczyła, to daj mi pani znać. Hmm? Oczywiście. Natychmiast pana zawiadomię. Dziękuję bardzo, pani Grażynko. Kalinko. Poczekaj, aż zobaczysz wzorek na swoim nowym Audi. I kolejny dzień z sukcesem na koncie. W żadnej wybitej szyby, nikt orła nie wywinął, nikt klozetu nie zapchał. Taki dzień to jak wygrać w totka. Niektórzy mówią, że ten zawód włacza albo że jest w ogóle niepotrzebny. Ale tak mówią tylko ci, którzy nie chodzili do szkoły bezwoźnych. Bez nas ta instytucja by utonęła w śmieciach. A co drugi dzień w szkole byłaby karetka, bo jeden z drugim znowu by sobie ten głupi ryj rozbił. Może i średnio nas szanują, może i średnio nam płacą, ale dla mnie i dla moich sióstr to jest coś więcej niż tylko praca. To jest misja. No, dzięki, dzięki, cwaniaczki. Obejrzałyście cały filmik? Podobało się? No to 60 000 łapek w górę i druga część będzie. A jak?